Przyjaciele, chcę, żebyście zwrócili uwagę na pewną rzecz. Mówiliśmy wczoraj na temat siły, na temat złamania oporu, na temat siły fizycznej i psychicznej, aby rozmięcić na przykład namaszczenie. Zobaczcie. Zobaczcie, jak to jest bardzo potrzebne. Aby posiadać siłę fizyczną i siłę psychiczną, żeby rozprawić namaszczenie. Chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz na temat pewności i autorytetu. Jako wierzący ludzie, macie być pewni. Macie być pewni Jezusa w sobie. Amen. Chciałabym, żebyście zapamiętali o tym po tych trzech dniach bycia tutaj z nami. Macie w sobie odpowiedni potencjał siły, aby rozpalić bieg ku życiu. Nie musicie poddawać się okolicznościom w swoim życiu. Jeśli my możemy, jeśli w kilka osób na scenie możemy zrobić dobrą robotę, to każdy taką robotę może zrobić. Ponieważ taki sam Święty Duch, jak mieszka we mnie, mieszka w was. Tylko trzeba zacząć praktykować pewne rzeczy. Amen. Amen. Amen.